Ale nie o Rosjan tutaj tylko chodzi. Przede wszystkim chodzi o sam rząd Donalda Tuska. I dlatego... I właśnie dlatego trzeba sobie zdawać sprawę z tego, iż nie mamy prawie w ogóle dowodów. Są dwa typy dowodów tylko w rękach polskich. Jeden typ dowodów. To straszne, co powiem i proszę się nie gorszyć. No ale tak jest po prostu. Tak wygląda ta strona tego zagadnienia. To są ciała. To są te ciała, które wróciły do Polski, naszych przyjaciół, naszych przywódców. I które są dowodem. I dlatego, mimo tego, że rodziny wystąpiły o sekcję zwłok, o ekshumację i ponowną sekcję zwłok, pan Parulski powiedział, nigdy się nie zgodzę na taką sekcję, dopóki ostatni papierek nie wróci z Rosji, czyli na święty nigdy. Nigdy się nie zgodzę. I rzeczywiście, poza jednym wypadkiem, i może ze względu na ten jeden wypadek pana ministra Zbigniewa Wassermana, którego powtórna ekshumacja i sekcja zwłok udowodniła, to jest oficjalny komunikat, co teraz przytaczam, 96% dokumentu rosyjskiego z rosyjskiej sekcji zwłok jest nieprawdziwy. Jeżeli 96% jest nieprawdziwy, to co jest w tych 4%? A we wszystkich innych wypadkach prokuratura nie zgadza się na sekcję zwłok, to zapewne czekając, aż to już będzie ze względów fizycznych, biologicznych niemożliwe. Jest drugi typ dowodu. To są badania przyrządów nawigacyjnych, a zwłaszcza komputera pokładowego, tak zwanego FMS, Flight Manager System, i systemu ostrzegania przed zbliżaniem się Ziemi, TAFS, które oba te mechanizmy, czy też te urządzenia odnotowują wysokość od powierzchni Ziemi w ostatnich minutach lotu. I na podstawie właśnie odnotowanych przez TAFS i FMS wysokościach od Ziemi eksperci naszego zespołu wykreślili tak zwaną trajektorię zejścia tego samolotu i na tej podstawie udowodnili, że ten samolot nigdy nie uderzył w brzozę, był dużo wyżej niż ta brzoza, zszedł najniżej na 20 metrów nad poziom lotniska, od tego momentu zaczął się wznosić, wzniósł się do 26 metrów, tam stracił skrzydło po dwóch silnych wstrząsach, następnie spadł na 15 metrów, na 15 metrach stracił w ogóle zasilanie elektryczne, wszystkie generatory elektryczne przestały zasilać w światło i w prąd elektryczny przyrządy, rozpadł się i uderzył w ziemię. Ten samolot nie dlatego, proszę Państwa, się rozpadł, że uderzył w ziemię, tylko dlatego uderzył w ziemię, że w powietrzu się rozpadł. Taka była techniczna, tak wygląda techniczna strona tego, co wiemy o tej katastrofie. Oni zgodnie z regułami, normalnymi regułami pilotażu, na właściwej wysokości włączyli system automatycznego pilota automatycznego odejścia. Tam jest potem moment przepadania samolotu, zanim zacznie się wznosić. Kontrolowali to, dlatego tak spokojnie odliczają. 60, 40, 20 i z 20 metrów zaczęli się z powrotem wznosić, lecąc ponad wszystkimi przeszkodami. I gdy już odlatywali, gdy już wydawało się, że z tej piekielnej ziemi się uwolnią, wtedy doszło do dwóch wstrząsów, które spowodowały najpierw łamanie skrzydła, a następnie rozpad całego samolotu. Bywam pytany często,
Co spowodowało to? Bo jak my wiemy, co się stało, ale nie znamy przyczyny. Często jest pytanie, czy to był zamach? Czy to był spisek? Ja nie odpowiem na to pytanie, ponieważ nie mam dostatecznych na to dowodów. Ale wszystkie badania, które przez ostatnie półtora roku wraz z ekspertami robiliśmy, wskazują na to, że hipoteza tak zwanego udziału osób trzecich, która była brana i formalnie nadal jest brana przez prokuraturę pod uwagę, powinna być głównym obszarem badania, bo jest najbardziej prawdopodobna. I to powiedzieć z czystym sumieniem mogę. Ale oczywiście trzeba brać pod uwagę różne inne okoliczności. Wiadomo, że ten samolot, ten typ samolotu bardzo często doznawał bardzo dramatycznej awarii silników. I że trudno prawdopodobnie sobie wyobrazić, jakby to miało, jaka by miała być zależność między nawet bardzo daleko idącą awarią silnika a ułamaniem skrzydła. Ale być może taką zależność analiza tych silników pozwoliłaby wskazać. No pod warunkiem, że taka analiza będzie możliwa. Na razie nie jest możliwa, bo rząd pana Tuska nawet nie wystąpił do Rosji z żądaniem zwrotu. To też chcę, żebyście państwo wiedzieli. Różne rzeczy się nam opowiada. Różne propagandowe kawałki się nam mówi. Różne zobowiązania są formułowane rano, a wycofywane wieczorem. Ale nie ma noty dyplomatycznej rządu pana Donalda Tuska do Rosji o to, żeby natychmiast wydał czarne skrzynki, żeby natychmiast wydał wrak. Bo najpierw trzeba by wypowiedzieć umowę, którą podpisał pan Miller, że oddaje im czarne skrzynki na wieczne nieoddanie. Zrozumcie państwo, że pod tymi tą bezradnością, czasem kłamstwami, czasem taką dziwactwą, pokrętną polityką, pod tym wszystkim są pisemne, twarde zobowiązania. I te zobowiązania mówią, my wam gwarantujemy, że Polacy do prawdy nie dojdą. I tym gwarantem jest rząd pana Donalda Tuska. Dlatego im szybciej odejdzie, tym lepiej. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, teraz przystąpimy do zadawania pytań. Tutaj jest drugi mikrofon. W międzyczasie chciałbym przedstawić państwu pewien projekt związany z publikacją Białej Księgi w języku angielskim. Otóż ta publikacja została już wydana w języku polskim, rozchodzi się bardzo szybko, praktycznie już jej niedługo nie będzie na półkach. Ale jest taki projekt, aby ta Biała Księga dotarła do reprezentantów i senatorów amerykańskich, a także do mass mediów amerykańskich. Przetłumaczona ona została już na język angielski, niemniej jednak podjęte zostały wysiłki, aby ją opublikować i wydać tutaj w Stanach Zjednoczonych. Dlatego kto chciałby z państwa wspomóc ten projekt, bardzo będziemy wdzięczni za każdą donację, bo również w tym między innymi celu pan minister jest tutaj w Stanach Zjednoczonych, aby ta publikacja, ten dowód dotarł do przedstawicieli rządu amerykańskiego. To jest bardzo ważne, aby opinia międzynarodowa, która została zakłamana w pierwszych dniach po katastrofie, otrzymała prawdziwy raport na ten temat i aby ten raport mógł do nich dotrzeć. Dlatego teraz będziemy zadawać pytania, a jeżeli ktoś z państwa chciałby również ten cel wesprzeć, będziemy bardzo wdzięczni. Prosimy bardzo. Proszę państwa, byłem na ostatnich wyborach w Polsce i chcę państwu oznajmić, że Polska nie rządem stoi, rządzą złodzieje, mordercy i przekupy. Dlaczego to mówię mordercy, złodzieje? Dlatego, że mamy samo poparcie wyroku sądowego.
Jaruzelskiego i Kiszka. Rząd wydaje wyrok w zamieszczeniu nie pozbawiać tego zadania orderu i powinien zostać zlikwidowany. Pytanie proszę. Do końca. Chwilę popełnili morderstw. Zginął ksiądz Zyk, zginął ksiądz Niedziela. I tak dalej. I mam pytanie. Zginął generał Papała. Zginął Olernik. Było to prowadzone śledztwo. Czy w tym śledztwie został to ukarany? Czy poniósł jakąś konsekwencję? I czy rzeczywiście jakieś sądy w Polsce istnieją? Dziękuję. Sądy istnieją, prokuratury też istnieją i najczęściej ich uniewinniają. Panie ministrze, panie pośle, ja mam takie pytanie do pana. Serdeczne gratulacje w związku z dzisiejszym wystąpieniem, ale jest druga strona medalu. Do największego skandalu doszło 8 listopada 2011 roku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybrał głosami PO i Ruchu Malikota panią marszałek Ewę Kopacz. Największą kłamczurę. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie zablokowało mównicy, żeby to nie doszło do tego? Ze względu, że wszyscy wiedzą, że ona skłamała poprzedni Sejm. Dlaczego Andrzej Seremet, prokurator Rzeczypospolitej, nie wszczynał postępowania karnego od razu z artykułu za kłamstwo? Dlaczego to jest niezrobione i dlaczego PiS na to pozwala? Druga sprawa. Dlaczego eurodeputowani PiSu zagłosowali w Brukseli o umowie międzynarodowej ACTA, a występują w Radiu Maria? To jest największy skandal, jaki może być. Wstyd, hańba. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję. Jak pan widzi, pan sam ma kłopot z hierarchizacją skandali i hań, prawda? Bo niestety ich jest wiele, wiele, wiele. I ja bym tak łatwo tych dwóch rzeczy nie porównywał. Różnica poza skalą szkodliwości jest także taka, że ci posłowie nie tylko się z tego wycofali natychmiast, jak zrozumieli swój błąd, ale też za nich publicznie przeprosili. Może by jednak to przyjąć do wiadomości. Taka jest różnica między panem Palikotem, panem Tuskiem i tak dalej, a tymi europosłami Prawa i Sprawiedliwości, którzy ten błąd zrobili, przeprosili i teraz działają na rzecz tego, żeby w tej sprawie było referendum, bo w sprawie tej cenzury internetu musi się wypowiedzieć naród cały. Takie jest stanowisko Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że pan się z tym zgodzi. Tyle jeżeli chodzi o tę sprawę. Za to pierwsza sprawa jest taka, proszę państwa. Gdybyśmy mieli, można to robić, oczywiście. Nic się tam złego nie stanie, najwyżej kogoś pobiją, to nie jest taka straszna rzecz. Bo tak robiliśmy, blokowaliśmy mównicę wtedy, kiedy sprzedawano stołem. Blokowaliśmy. Jeden z moich kolegów do dzisiaj choruje po połamaniu żeber wówczas przez Straż Marszałkowską. Połamał mu żebra. Tak się naprawdę stało. Więc chciałbym, żebyście państwo widzieli, a stołem tak sprzedano. Otóż można to robić, tylko złudzenie, że to będzie skuteczne, jest niepoważne. Dlatego, że nie będzie pan przez 365 dni blokował mównicy. Jak pan ma mniejszość w Sejmie, to proszę bardzo, można doprowadzić. I jak pan wie, to robimy co miesiąc, uczestniczymy rano w mszy świętej i wieczorem w mszy świętej, po której całe krakowskie przedmieście, na krakowskie przedmieście wylegają ludzie i są wielkie demonstracje. Jeżeli przyjdzie taki czas, a wierzę, że dzięki panu na pewno będzie to prędzej niż później, że na tych demonstracjach będzie nie 5 tysięcy, nie 10 tysięcy, ale milion ludzi, to zapewniam pana, że to będzie skuteczniejsze niż blokowanie mównicy. Zapewniam pana.